Wieczysty malo z tej strony z nami, co nam dzisiaj kończy 19 lat. Czuję się naprawdę staro, ale chciałabym ten dzień spędzić właśnie z wami, z tobą. Nie wiem, co będziemy robić, wszystko na spontanie, więc pozwól, że pomaluję się do końca. Tak, te paznokcie są absolutnie poręczne, pomaluję się do końca, i w sumie możemy gdzieś się przejść czy coś. W ogóle to nie wiem, czy zauważyliście, ale nie mam kolczyków, dlatego naszym celem dzisiaj będzie kupienie nowych. Bo skończyły mi się zapięcia, srebrne uszy mi się całkowicie rozwaliły. Moje uszka nie lubią różnych mieszanek metali i tak to właśnie wyszło. Nie wiem, czy mnie rozumiecie w tej masce, ale sobie ją znalazłam, jest cudowna. W ogóle to jest maseczka Julii, bo ja swoją mam gdzieś w Poznaniu u Michaliny. Hej, nana! Dzisiaj jednorożec. Alicja nagrywa nie bez powodu. Nagrywam to dla ciebie z okazji twoich urodzin. Wszystkiego najlepszego, 100 lat, 2 milionów subskrypcji, bo milion to za mało, żebyś spełniła wszystkie marzenia i żebyś nagrywała dalej. Dziękuję ci za to, że jesteś na YouTubie. Jesteś po prostu kochana i miła i najlepsza na świecie. Jeśli się nie powtarzam, to bardzo dobrze. Dobrze, pa, buziaczki. Musiałam to koniecznie pokazać. Wczoraj przyszły do mnie wieczorem kruszynki, jak akurat farbowałam włosy, dlatego przyjdę dzisiaj jeszcze raz i przyniosłam jej prezent urodzinowy z wielką prośbą, żebym odpakowała go na odcinku. Nie mam pojęcia, co tu jest. Te baloniki też są od nich. Życzą mi miliona subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Kocham was i dziękuję, że jesteście. Jak widzicie, o tutaj mam kociacka. Jak widzicie, po prostu to, co dzieje się w internecie, odbija się w świecie realnym. No także, zacznijmy od tego, że pozdrawiam Vicky, Lilianę i Laurę. Właśnie tutaj na moim 19 odcinku? Nie wiem, jak to nazwać. Urodzinowym odcinku. A w ogóle wpadłam na taki pomysł, że w zeszłym roku mieliśmy 18-naście, co nie? To w tym roku będzie 19-naście, za rok będzie 20-naście. I będziemy właśnie tak w kółko coś nagrywać urodzinowego. I będę z wami spędzać ten dzień. I będę się czuć fajnie. O Jezus. O Jezu. Ale wy macie krzepy, żeby to zapakować. Massacration. Normalnie zaraz będą mi potrzebne nożyczki, bo chyba mi się nie uda. Albo się uda. Albo się nie uda. Myślicie, że się uda, czy się nie uda? Ja będę się skoczyć po nożyczki. Widzę, zaskoczę po nożyczki. Cześć, nanami. Chciałam ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Zdrówka, szczęścia i słodyczy. Więcej kotów, lalek i jeszcze więcej tysięcy, milionów kruszynek na twoim kanale oczywiście. Chciałam ci po prostu naprawdę życzyć z całego serduszka wszystkiego najlepszego. No i cześć. Miłych urodzin i ciepłych. Pa, pa. Pa! Otwieramy dalej! Właśnie dzisiaj w takim jestem dziwnym humorze. A
powiem wam, że wczoraj znowu miałam swoją tragedię wieczorem. Mam 19 lat, Boże, jestem stara. I taka, nie wiem, ja się popłakałam. Chociaż i tak jest progres, bo w zeszłym roku mówiłam wam, że miesiąc wcześniej była tragedia życiowa. Ale to był tylko jeden wieczór. O, jak dumniacie, jak ja lubię wypełniacie, macie to. Co ja tutaj pysznego dostałam? Ojejku, to są te papierowe słodycze. Jeżeli to pamiętacie, to mieliście genialne dzieciństwo. Ja je jadłam kiedyś w kółko. Te takie papierowe pieniążki, no jest, to było życie. Good luck for me, będę tu sprzątać. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. To jest... skóra miękka, gładka, maska wygładzająca w kształcie tygrynia. Zrobiłam sobie wieczorem właśnie, chyba. To jest tygrynio? Chyba. Chyba tak. Zrobiłam wieczorem. O ja, słoneczki błyskawkowe. Wypijemy mleczko. Mleczko wypijemy. Uj, uj, oj, jaki sweeties. Patrzcie, dostałam różowy kubeczek z kodeckiem. Będzie idealnie na tą wysoką szafkę różową. Czuję. Co tu jest jeszcze? Oja, oja. Kocham was, dostałam świeczuszkę. O Jezu, owoce leśne. Cudownie. Czuję, że dzisiaj się wypali do połowy. Uwielbiam świeczki. Bez porównania. Jak cudownie. Siemano, na nami życzę miliona subów na YouTubie. Happy birthday to you. Strzelaj pozytywne energie na kilometry. Pozdrawiam, Kosienka. Backstage! Tu-ru-ru-ru-ru-ru. Będę tutaj sprzątać, będę tutaj sprzątać. Patrzcie, patrzcie, cudownie. Snapów, także dzisiaj wam podpowiadam co nieco, generalnie już zostawiam tą opcję, jakiś czas temu wyłączyłam, nie wiem czemu do końca, po tej aktualizacji, bo mnie strasznie to wkurzało, bo nie ogarniałam co i jak, ale teraz już normalnie możecie wysłać do mnie snapy, ja będę odpisywać i elo! Słuchajcie, misiaki, skoro mój tata pożyczył mi aparat swój do nagrywania dzisiaj cały dzień, to znaczy, że coś się jednak dzieje. Bo mój tata nie pożycza mi aparatu, bo uważa, że jestem nieodpowiedzialna co do sprzętu. Taki jest fakt, co prawda. Chciałam nagrywać dzisiejszy odcinek iPhone'em, ale stwierdziłam, kurde, on też ma urodziny, dajmy mu odpocząć, bo w zeszłym roku dostałam własnego na 18. Nana, wszystkiego najlepszego, jesteś mega super osóbką. Jednym słowem, jesteś po prostu najlepsza. Kocham to, co robisz, bo sprawia, że pojawia się uśmiech na twarzy. To ja dziękuję tobie. Też kiedyś nosiłam takie kolczyki. Wszystko przed tobą, kochana. Nie wiem, nie jestem przekonana do tego, czy będziemy się tym sprawdzian, czy tego sprawdzianu pisać nie będziemy, no ale jednakże muszę umieć te wszystkie słówka. Prawda, ja chyba umiem. Tam piąteczkę z kartkóweczki, co nie? Ale to było dawno, no! Masakra, jest tak zimno, że żałuję, że nie wzięłam szalika ani rękawiczek, bo po prostu, kurczę, idę 2 minuty,
prawda? I czuję się zamarznięta. I pomyśleć, że tydzień temu było 16 stopni i biegałam w krótkim rękawku po dworze. Masakra! Ale ja nie mam psa i w ogóle nie wiem. Z okazji urodzin i żebyś spełniała swoje marzenia, żebyś zawsze była szczęśliwa, żeby za Madeuszem zawsze ci się układało i żebyście byli razem na zawsze, żebyś otworzyła swój salon z tatuażami i ogólnie wszystkiego, co zechcesz. Pozdrawiam. Chciałam sobie z wami pospacerować, ale jest strasznie zimno, wieje tak lodowaty wiatr, że masakra, a w dodatku jedyne, co mogłabym wam pokazać, to jest smog. Tu jest tak dużo dymu dzisiaj. Ale po południu myślę, że jeszcze wyjdziemy, będzie Amadi i w ogóle może nawet coś pojedziemy, czemu nie. Jego najlepszego, na taki ładny śnieżek spadł dzisiaj w twoje urodzinki. Życzę ci dalszego rozwoju, żebyś spełniała marzenia, zamieszkała z Amadeuszem na jakimś wysokim budynku obozu, na przykład Sky Tower, jak to jest moje marzenie. Miałaś liczne sfinksiątko i jak najwięcej szczęścia. Jezu, cudowne życzenia. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ale ja nie mam psa. Patrzcie, co się dzieje, śnieg zaczął padać. No cóż, czemu nie? W końcu w marcu jak w garnut. Co tu się dzieje? Wytoczajcie. Wszystko są snapy urodzinkowe. Tutaj masz do udekorowania świątecznego pokoju. Musisz to powycinać i powieścić. Wszystko to samo. Nie. Witam. Tam są zdjęcia. Dostałam na urodziny od rodziców swoje zdjęcia. Słodziaczek. Chcecie zobaczyć, co jest w paczce? Arsa? Hejka Nana, chciałabym Ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Twoich oczywiście 19 urodzin. Po pierwsze, to po prostu nie zmieniaj się, bądź sobą, bo właśnie taką Cię kochamy. A po drugie, no to zdrowia, szczęścia, pomyślności, oczywiście pomysłowości, żebyś miała co wymyślać na odcinki dla nas i po prostu bądź sobą, kochamy Cię właśnie taką. Trzymaj się, Nana, pa! To są różowe rękawiczki. Tutaj mamy... Cholejku. Mnóstwo gryfów od razu. Będzie wam już igłami, jak ja to mówię. Trójek i piątek. Tutaj mamy czarny śnieg. A tutaj mamy biały i nik. I... mój środek do odkażania maszyny. I dostałam coś gratis, widzę. Co dostałam gratis? O, dostałam igłę. Revolution. Tak, to jest zestaw do dziabania, ponieważ ostatnio mi się pokończyło wszystko. Marzyłam o białym tuszu, który dostałam. Mam naklejeczki, które zaraz będą gdzieś na ścianie. I to się cieszę z prezentu, bo powiem wam, że zakup to wbrew pozorom jest spory wydatek, a jednak z tego będę żyć. Ja chciałam Ci życzyć wszystkiego, co najlepsze w dniu Twoich urodzin. Jestem z Tobą od początków YouTube'a i bardzo się cieszę, że tak dobrze idzie i że masz już tyle subskrypcji. Liczę na to, że spełnisz swoje marzenia. Tradycją generalnie moje urodzinowe vlogi będzie to, że w pewnym momencie się popłaczę. Ale wiecie co, jak zwykle nie wiem, dlaczego płaczę, to jest bez sensu. Ja tutaj właśnie mam kota i tworzymy takie małe studio. I chyba właśnie idziemy po mój prezent, którego nie chcę i chyba dlatego płaczę.
Nie, po prostu wiecie, to kobiety są bez sensu moim zdaniem. Naprawdę są tak wydziwiającymi stworzeniami. Po prostu chciałyby, ale powiedzą ci, że nie chcę. I w ogóle jak ktoś na nie naciska, czyli na mnie, tak, to się poryczę, bo tak, to jest tak bez sensu, naprawdę, ale co nie, Michał? Kolanko. Ola, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, Cześć Kruszynko, nazywam się Klaudia i chciałabym życzyć Ci wszystkiego najlepszego w tym jak bardzo ważnym dla Ciebie dniu. Chciałabym Ci tylko podziękować za to, że jesteś, za to, że tworzysz dla nas filmy. Jesteś taka pewna siebie i że nie zmieniasz się dla kogoś. I po prostu chciałabym Ci życzyć, żebyś się nigdy nie zmieniała. Pewnie tego nie zrobisz, bo jesteś jedyna w swoim rodzaju i wierzę, że będziesz z nami jeszcze długo. Oczywiście też przysyłam pozdrowienia dla Twojej rodzinki, u całej Amadeusza i życzę Ci po prostu, żeby ten dzień był dla Ciebie wyjątkowy. Dziękuję! Dzięki. Nanuś, jejku, jak szybko zleciało 19 lat. To prawda. Wszystkiego najlepszego, żebyś spełniała się w tym, co robisz. Życzę Ci dużo, dużo szczęścia i miłości z Amadeuszem, żebyś zrobiła w życiu to, co kochasz, abyś spełniała swoje marzenia. Jesteś cudowna. Też jesteś cudowna, Kruszynko. Pozdrawiam. Powiedzieć, że Cię kocham i że Ci życzę, żebyś nigdy się nie zmieniała.